Witamy w kolejnym odcinku. Troszkę aktualizacji będzie. Czekajcie, bo przyciszę radio, bo miałem w poprzednim odcinku problem z prawami w trakcie muzyki. No. W 22 minucie musiałem wyrwać 2,5 minuty filmu. Dźwignię zamontuję zaraz, chodź Piotruś. Pobawimy się w regulację klepiska. Aktualizacja zrobiona. Czyli tak, klepisko wrzucone. Klepisko wrzucone. Idę skręcę klepisko i będziemy teraz ustawiać. Zobaczymy, czy jest ustawione, czy nie jest ustawione. Patencik zaraz wam pokażę na ustawienie klepiska. Ale tu koleżanek much. Dobra. Ciągniemy do góry. Rozkręcamy to w tę stronę trzymać. Dobrze. Idzie bardzo ładnie. Skręcamy szczelinę na... Szczelina jest na minimalne. Idziemy teraz badać położenie. Będziemy regulować to suwmiarką. Jest różnica. To zaraz badamy. Suwmiarkę potrzebuję. Będzie zabawy, co nie miara. Najgorsza robota to najżmudniejsza. Ustawić klepisko. Ta suwmiarka tu ma 16, a tu ma 3. I na tyle musi być ustawione na pełnej skręceniu klepisko. Muszę sobie tu okienko otworzyć. Gdzieś mam młoteczek był. Z tamtej strony. No zaraz, ja sobie zbadam. Daj Piotruś młotek. Nie. Tak? Tak. Na wlocie musi być. Panie! Trzeba poluźnić z jednej strony, bo na się bębę nie obraca. No nic. Nie jest dobrze. Trzeba bawić się dużo. Dobra. Odkręcamy. Czy to nie jest podgięte gdzieś? O. Daj mi tą breszkę. Muszę zbadać tu. Breszkę ci położyłem. Muszę zbadać wszystkie tutaj miejsca. No, to jest bit. No, tu mamy już szybciutko bach bach, bo jest dojście, to idzie. Proszę bardzo. Suwmiareczka. Chodzi, bez problemu. Idziemy dalej. Co? Nie, na razie został, bo z drugiej strony muszę ustawić. Idziemy dalej, o proszę bardzo, tam majster rzeźbi. Ja to tu odkręcę. Nie ma tu jak podejść, no. Ta woda, a, kombajna. Woda padała wczoraj. Dobra. Proszę bardzo. Tu też będzie do regulacji, już to widzę. Nowym okiem po śrubie, jak tu jest. Kurwa. Ale działa. Dobra, odkręcamy i regulujemy.
co? Pokaż. Spadło. Zmiarka spadła. A zostaw, ja to nałożę za chwilę. Bo to nie pod... Odłóż na zbieraczkę. Dobra, jest. Pięknie. Co, zmiarka wchodzi? Teraz zakręcamy z powrotem tą. I... Taki poradnik, jak ustawić klepisko sobie samemu w domu. Jak ktoś nie wie, a ma kombajn, chciałby sobie ustawić, to takie patenty. Jak chcecie, to mogę wam przyjechać i ustawić. Dogadamy się. Nie mam problemu, mam nadzieję, że tylko nie... pół Polski. Tylko nie pół Polski. No w województwie świętokrzyskiemu ktoś potrzebował, to mogę podjechać i komuś tam ustawić. Nie? Z ceną się dogadamy. Nie będzie zaporowa. Ja jeszcze z dwa obroty to popuszczę, żeby dla świętego spokoju. No. Będzie Stachu, jakby tak klepisko skręcić. Jakby tak klepisko skręcić na full i kamyczek miał przechodzić, to żeby mąka chopie. Jeśli by nie stanął. No, mógłby stanąć. Na... Zależy jak, jaka masa przechodziła. No właśnie. Potrzebuję 24 drugie Piotry, żeby to zakontrolować już raz. W garażu może będzie. Jest good. Tu jeszcze muszę rozkontrować, a idziemy teraz do prawej strony. Teraz się powinno kręcić. Tak. No, pas tu, no, zapomniałem. Mamy tu szczelinę wlotową. No, nie trzeba dużo regulować, zobaczymy jak tu jest. Panie, kurde, nie w tę stronę. Uważam, dał działa. Nie w tę stronę kręcę. Ten tu dociągać je do góry. Myszki małe, pieprzone. Aż za bardzo. Suwmiareczka wchodzi z makroluzem i tyle wystarczy. Nie ma co przesadzać. Będzie petarda. Wtedy z książki można brać ustawienia kombajnu, jak co, jak mucić. Bo nie będzie z tym problemu. Nie będzie problemu. Dobra. Pyk. Pyk. Dociągamy. Żadna siła tego nie ruszy. Proszę bardzo. Praktycznie nic z luzu nie ma. Przechodzimy do ostatniej strony. Strona tutaj chyba najniewygodniejsza, bo już jest bęben założony i trzeba odstukać dookoła. I dopiero. Śrubunki muszę czasnąć. Dobra. No, bo ci teraz naleję do buty. Dobra, jesteśmy już w następnym dniu. Kury. Wczoraj był krótki dzień roboczy. A dzisiaj kontynuujemy. Zakręciliśmy. Zrobiliśmy nową blachę do gazu.
trójki, orgi tak jak powinno być, sztywna jest. A teraz co? Stachu tam maluje blachy, a ja się zajmę tym tutaj. O, siłownik nam przyszedł z regeneracji. Uszczelnienia podobno były wszystkie wywalone. Aż się wysypywały się podobno w ręku. Wysypywały się podobno w ręku, także było nieźle. No i tak. Tu mamy stworzeń. Idę to wyczyszczę jeszcze. O takim kulejce to nie jest łożysko, czy nie? Nie łożysko. Taka kulejka chyba jak w ciągniku. Krętarką wyczyścimy. Teraz maru. Kalamitka do smarowania. Fajnie pomyślane. Ja cię kręcę. Muszę pokontrować, to jest. Będziesz się. Dwa. Tu jest 19. Ile 19 miałem z przodu. Stachu maluje blachę od wentylatora do osłony. I tak, tu mam 19. Powinno być. O. Niestety dokręcę. Jakbym przekazał, czy to w sumie się reguluje tak naprawdę to. Dobra. No, montuję sobie siłowniczek, przewody, a tu jest do paliwa, bardzo ważna rzecz. I tak, co, napinę sobie teraz nałożę, bo jak regulowałem wczoraj i zakładałem klepisko, to tu mi przeszkadzało. Po dachu chodzi. O, tu mamy tu 24. Ups. O Jezus, kawałek walnął. Jak ja napinam? No, napinam sobie tak, że... No, kręcam sobie tu. Proszę bardzo. Szedeczko. Biorę młota, bo bez młota to nie robota. I proszę bardzo. I... Paz idzie. Szansa na wyszczerbienie koła bardzo duża. Nawet widać, że ktoś już tak zrobił tutaj. Także uważajcie, jak bijecie. Bo można się naciąć na koszty. I co? Idziemy dalej. Będzie. Mamy jeszcze trochę. Popuścimy. Dobra. Dobra. Więcej się nie da rady napiąć. Zobaczymy, co będzie w trakcie, wyjdzie, jak się będzie jeździło. Dobra. Siła. Tu skręciłem. Biorę sobie 17, drugą 17. Idę sobie założyć przewody tutaj. Nakręcić, zakontrolować fest. Czy z nich lało. Ostatnio widzieliście, jak żeśmy testowali. Opa. Dobra. Wykręcamy. Dobra. I zostaje tylko zakręcić taką tu pierdółkę. O! To trzyma mnie tu przewody. Dobra. To jest chyba na 10. Tak, na 10. Przewody będą sobie stały. Elegancko. O! Będą sztywne, będą latać.
Dobra. 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 Jeszcze damy to. O, jest. Okej. Okay. Mamy. Siłownik. Tu się go zakontruję, żeby sztywny był jeszcze. Wciągnie się go do środka. Mnie to nie latał. No i co, idziemy zobaczyć, jak Stachu się tu pryska. No proszę bardzo. Chcesz Stachu nagrać, co? Masz, nagraj. Poopowiadaj, jaki real, co stosować przed malowaniem, co po malowaniu, a jak nic. Polerować. Wszystko na piach jest malowane. Żeby no. Lepiej się trzymało. Żeby nie rdzewiało. Rdzewieć to i tak będzie, ale... Ale trochę mniej. Na dwa lata może wystarczy. No trochę mniej. Jak się dorobimy klasa, to... John Deere 1177. My tu remontujemy bizona, już myślimy w głowie o klasie. Albo John Deere jakiś. O, albo John Deere. Tak jak Perkins ma takie. O, o. Malujemy sobie łapacz kamieni, ja go nazywam miotaczem kamieni. Trochę go pomalujemy. Delikatne zaprawy malarskie. Pierwsza warstwa jeszcze. Będzie cacy. Co? Co by tu prysnąć? A jest to jeszcze? W sumie... Przegarnieli tu, bo tu prysnąć te wiesz. Te boczki jeszcze, bardzo go tak złapałem, wiesz, żeby nie wybrzmiało. No. Ja bym tam te magmy. Nigdy nie rozbierane. Dobra. Trzeba by tutaj to ogarnąć. Jako. To nam schnie. Ten wariat buczy. Tu są podkładki. Trzeba by jeszcze co zrobić? Wykręcić tą śrubę. Może być ciężko. Może być ciężko. Trzeba pozabierać. Spinamy się, idziemy rzucić ten pasek tam na górę. O. Pyk. Ciężko będzie go tu coś włożyć, coś czuję przez tę rolkę. Masz tam młotka? Bo pierdziele, jak palca przyciąłem ostatnio, jak zajmowaliśmy, wolę sobie wbić delikatnie i... Więc bańki. Spada cosik. Dziadu. O, siedzi. Dobra. Tu napinacz chodzi. Tu chyba ten przy tym napinaczu chyba jest wymiany ten łożysko. Ale serynki nie dam uciąć. Bo jednym z tych kół napinających jest na pewno do wymiany. Dobra.
chyba tym. U, panie. Obydwu dwóch chyba łożyska do wymiany. Tak. Chociaż? No tu jest było łożysko do to, na to. Bo tu luzu nie ma, to można by nasmarować. Ale tu to... Ani drgnie. To zobaczę w książce, który tam... Który tam napinacz szedł dokładnie. Stachu tu zrobił. My też kamienie elegancki. Wymalowany. Luksus. Dobra. Będziemy przesadzać komę, żeby gardzielem przejechać. No wiem, że trzeba podwiesić, lecz sprzątam. Rzeczy z kół. Będę tam klucze nam zbieraczki wszystkie kładę. No, to chodź, podwiesimy. Uciekaj, kura. Podnieś siłownik do góry, za dół. Nie jest ciężki. O. A ja tu go złapę za to na przykład. Dobra, trzymaj. Go tu zwiążę. Lepiej go mówić. Dobra. Nic nie będzie. No pójdź go delikatnie, zobacz, jak wisi. Nie, wisi trzeba. Dawaj jeszcze do góry. No to mówiłem. Nie trzeba. Jeszcze wyżej? Dobra, puść. Teraz ten drugi. Dawaj do góry. Jest? Za to go tu podwiesimy. Opuść. Ja to wysoko, elegancko. Szmaty. Spod oleju. Co? No co z tego? Dobra, trzeba wziąć środkę ryżową i zamieść spod kół. I zamieść spod kół. Wszystko. Będziemy go tu przestawiać, to no właśnie o to chodzi, że chcę tu zebrać na razie z bok, spod kół, a potem jak odjedziemy do przodu, najwyżej się stanie i zamiecie tu ładnie. Jak się do przodu odjedzie, to zamieciemy tu plac, bo tu wszystko, wszystkiego tu pełno. Nity, nie nity. Co? Nie rozumiem. Co? Jadłem zupę. A, o zupie już, dobrze. Bo tak nie do końca skumałem, nie słyszałem. Dobra. Dobra. Teraz to rurą powinno tak miotać, że... Muszę poczekać na sekuranta przy tym, bo wymieniam te robione te gwint i ten to. Trzeba poczekać. No, dobra, zaraz grzejemy byka. Dobra, odpalamy. Ale elegancko działa ten. Elegancko działa ten tapajster. Tak? No dobrze. Trzeba chyba wszystko. Tutaj czekaj, jeszcze zerknę. Chyba wszystko.
chwila prawdy znowu. No i go przepompować jest. Bo wiesz, paliwo z filtrem zlane. Ale odpowietrzałeś? Odpowietrzałeś. Odpowietrzałeś? No tylko nie załączaj niczego na razie, bo tu ten ślimak to... No dawaj! Wszystko kręci, łańcuch się na razie kręci, na razie się łańcuch, nie no lata jeszcze, zostaw, niech se trochę pochodzi tak. Jak wodajnik chodzi, no teraz jest okej na razie.
fialnia czy coś, tak delikatne takie postukiwanie jest. Jakby fialnia. Fialnia? Coś takie delikatnie takie jest stukanie. Krzyż tak jest. Zrobimy teraz tym, będziemy kręcić teraz tym, o, co? Tym zobaczymy. Dawaj. Jak to tam będzie się zachowało? Poruszać kilka razy. No! Go tutaj rozruszaj.
wpuszczamy olej, będzie zlatywał. A i co? Wszystko chodzi, moi drodzy, rura elegancko teraz miota nią, nie? Cichutko wszystko chodzi. Ta strona też cichutko chodzi, obroty 1100 max ustawione. Już jest, tylko trzeba zakontrować. Jedynym ankwakami to nam się alternator nam stanął. Alternator się skończył. Dobrze, że tutaj nie w polu. No i co? Jesteśmy zadowoleni. Wszystko to, co złożyliśmy, działa. Podajnik działa, zostanę tylko podajnik tu założyć. I co, następny odcinek będzie chyba odcinkiem kończącym ten remont. Odcinek z headeru. No będzie odcinek z headeru. Ale jeszcze tam. No to mechanicznie już będzie. A następny odcinek będzie kończącym serię kombajnu napraw. Zostanie tylko header. No i co? Wszystko działa, rura się załącza. No szkurna, jestem zadowolony strasznie, nie? Wiatr dmucha. Za bardzo nie nadmucha.